Witajcie, kochane. Dzisiaj chciałabym Wam życzyć cudownego dnia, gdyż jest Dzień Kobiet. I chciałabym Wam też życzyć, byście te swoje święto celebrowały każdego dnia. Nie tylko od święta, gdyż piękna kobieta to zadowolona kobieta i to szczęśliwa kobieta. Dlatego dziewczyny, celebrujcie te piękno, które macie w sobie każdego dnia. Jeśli nie umiecie, to zapraszam do nas, do mojego zespołu. Nauczycie się tego. To Wam gwarantuję. W firmie Mary Kay mamy takie sposoby, że każda kobieta czuje się dobrze, czuje się wyjątkowo, czuje się pięknie i promieniuje tym szczęściem na zewnątrz. To nasza rola, dziewczyny, inspirować kobiety do tego, by czuły się dobrze, by czuły się szczęśliwe i zadbane. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj, dziewczyny, pokażę Wam, jak zrobić makijaż ust, tak żeby się dłużej trzymał. I chcę zainspirować Was do czerwieni, dziewczyny, bo mamy w naszej firmie miesiąc czerwonych ust. Inspirujemy kobiety, by nosiły czerwień, gdyż czerwień jest takim wyjątkowym i bardzo kobiecym kolorem. I dziewczyny, nie bójcie się jej. To jest kolor odwagi, to jest kolor działania, to jest kolor energii. I to jest bardzo, bardzo intensywny, energetyczny kolor, który na pewno sprawi, że Wasz dzień będzie piękniejszy. Dzisiaj, dziewczyny, pokażę Wam fajne produkty. Tutaj mam sztyw do ust. On jest przeciwzmarszczkowy, zobaczcie. I przed makijażem ust, ale też w pielęgnacji, warto sobie zastosować ten sztyft. Malujemy nim usta oraz przestrzeń dookoła nich. Wklepujemy produkt. I on, dziewczyny, musi chwilkę zastygnąć, wtedy nabierze mocy. Ten produkt sprawia, że nasze usta pokryją się taką delikatną warstwą i sprawi to, że makijaż ust utrzyma się dłużej. Już zwykła konturówka położona na ten sztyft będzie w ogóle inaczej się suwała, będzie inaczej się malowała. Te usta naprawdę będą, w ogóle ta jakość makijażu będzie zupełnie inna. Dziewczyny, to jest właśnie przeciwzmarszczkowy sztyw do ust. Używamy go pod makijaż ust, ale używamy go również do pielęgnacji ust rano i wieczorem. Zobaczcie, on jest takim produktem, który też delikatnie wypełnia zmarszczki. Ja mam tutaj te zmarszczki koło ust. Można go nazwać takim wypełniaczem. I on sprawia, że te zmarszczki stają się mniej widoczne, ale również, dziewczyny, sprawia, że z czasem, używając tego produktu, po prostu te zmarszczki będą jeszcze mniej widoczne, czyli on również działa pielęgnacyjnie i to jest typowy sztyft do ust, do pielęgnacji i do makijażu. Musimy chwilkę odczekać. Zobaczcie, ta skóra nawet nad ustami mi się troszkę zmieniła, rozświetliła się. To sprawia, że ta przestrzeń tutaj dookoła ust nie będzie tak przyciągała uwagi, kolor jest jaśniejszy i wyraźnie się zmieniły, bo ja mam dosyć sporo tutaj tych zmarszczek. I dziewczyny, nie będą takie widoczne. Teraz, żeby utrzymać właśnie usta w swoich ryzach, nadać im taki fajny kształt, bo wiele dziewczyn mnie pyta, co ja robię, że moje usta tak wyglądają. Dziewczyny, używam konturówki. Dzisiaj użyję czerwonej, ale na co dzień używam takiej zwykłej konturówki do ust, w kolorze zbliżonym do moich naturalnych ust. I ja nie stosuję żadnej techniki do malowania tych ust. Robię to po prostu po swojemu, tak jak większość rzeczy. Także zachęcam Was do wypróbowania swojej metody malowania ust, nie do jakichś schematów, bo to tak naprawdę Wy same decydujecie, co jest dla Was lepsze. Ja zaczynam sobie, dziewczyny, od góry i będę malowała kontur, później troszkę wypełnię te usta. Widzicie, to jest dosyć fajny produkt. Też mi się zdarza, że wyjadę poza kontur.
Zobaczcie, delikatnie rozcieramy ją. Teraz dziewczyny, ten kontur wyrównam sobie jeszcze pędzelkiem. Bo to musicie nabrać wprawy po prostu w malowaniu tych ust. Zobaczcie, tak naprawdę już makijaż jest gotowy. Dziewczyny, ta konturówka jest bardzo, bardzo jakościowo dobrym produktem. Ona, podobnie jak konturówki do oczu, jest na silikonach lotnych. To znaczy, że jak zaschnie, jest po prostu nie do ruszenia. Zmyjecie ją tylko płynem do demakijażu oczu. Dlatego jest taka trwała, dlatego trwałość naszych produktów jest bardzo, bardzo duża. Ze względu na tą formułę, którą ma w sobie. Dlatego też makijaż ust utrzymuje się bardzo, bardzo długo. Teraz dziewczyny, w zasadzie makijaż już jest gotowy. Czasem przyznam się, że chodzę z samą konturówką. Zobaczcie, ona tak pięknie wybija biel zębów. W nich zawarte są takie pigmenty, żeby właśnie zęby stawały się bielsze. I dziewczyny, teraz po prostu wypełniamy sobie kontur. Wypełniamy sobie usta wybraną pomadką. Ja dzisiaj wybrałam sobie pomadkę Red Citello. Zobacz, to jest taka piękna czerwień. Ona w zasadzie pasuje każdemu. Tutaj mamy pigmenty czerwone i pigmenty niebieskie, dlatego też będzie fajnie i wybijała biel zębów, bo to też jest ważne. Kiedyś nie nosiłam czerwonej pomadki ze względu na to, że moje zęby nie są bardzo białe i każda pomadka położona sprawiała, że te zęby stawały się jeszcze bardziej żółte. A tak naprawdę bardzo lubię czerwone pomadki, tylko ich po prostu nie miałam okazji dobrać sobie idealnej. Także jakbyście chciały dobrać sobie idealną czerwień, to zapraszam do Was. Zobaczcie, ta pomadka jest z tego koloru, a na moich ustach wygląda zupełnie inaczej, ponieważ każda z nas ma inną czerwień wargową i pomadka dopasowuje się do Waszej naturalnej czerwieni wargowej. Także zapraszam na przymiarki, zachęcam do próbowania. Pokażę Wam jeszcze, mamy inne czerwienie. Tutaj mam czerwień Powerful Pink, czyli taka bardziej czerwono-różowa. To też jest dla Pań bardzo mocny, energetyczny kolor. Zobaczcie, tutaj bardziej idzie troszkę w róż, także też jest fajna dla każdej kobiety. Jeszcze jeden kolor, Let's Smolder, to jest taki kolor, który pasuje każdej kobiecie. Zobaczcie, troszkę przygaszona czerwień. Troszkę taka ciemniejsza czerwień niż ta, którą mam, ale też ją noszę i też ją lubię, bo ona na moich ustach wygląda bardzo, bardzo dobrze. Zaraz Wam pokażę. Widzicie? Taka bardziej już czerwona, taka ciepła, zbliżona do czerwieni makowej. W zależności kto co lubi i jak wygląda. I wybrałam jeszcze dla Was taką jedną czerwień. Poppy Please. To jest czerwień, którą lubię. Bardzo podobna do tej, którą mam. Zobaczcie. To jest już taka czerwień cieplejsza. Typowy mak. Bardzo cieplutka, jaskrawa dla blondynek. Ale nie tylko, bo są panie, które też brunetki, którą wybierają ją. Zobaczcie. Taka fajna, cieplutka czerwień, wiosenna. Także fajnie do białej koszuli zawsze ją używam, bo od razu odbija tą, wybija się ten kolor. Także zapraszam, zachęcam do stosowania, do wypróbowania. I dziewczyny, pamiętajcie,
Czerwone usta są takim atrybutem urody, że nawet jak macie delikatny makijaż, tak jak ja dzisiaj w odcieniach nud, tylko konturowanie i nic więcej. Także taka czerwona podmatka będzie takim akcentem, taką kropeczką nad i. Ona też fajnie pasuje do każdej urody. Wystarczy tylko dobrać właściwy kolor. I już jest takim wielkim atrybutem, który w zasadzie pasuje nawet do jeansów i białej koszuli. Czyli to jest taki fajny akcent, żeby nadać sobie takiego bardzo kobiecego charakteru. Zobaczcie. Różne odcienie czerwieni, które można wypróbować. Zapraszam Was serdecznie. Jeśli nie macie swojej ulubionej, podpowiem i doradzę. Od razu będziecie mogły wypróbować na swoich ustach. I dziewczyny, jeszcze taki jeden trik, żeby ten makijaż ust utrzymał Wam się dłużej. Możecie po prostu teraz odbić sobie w chusteczkę te usta. Zobaczcie, nawet mi się tutaj zbytnio dużo nie odbiło. I delikatnie przypudrować mineralnym podkładem transparentnym. Wezmę sobie odrobinkę i delikatnie wklepię. Jego formuła sprawi, że ten makijaż utrzyma mi się jeszcze dłużej. Jak będę chciała wypić kawę, to nawet na filiżance nie zostanie. A w ogóle dzisiaj, dziewczyny, mam filiżankę. Zobaczcie, w moim ulubionym kolorze. Teraz zobaczcie, ten makijaż będzie bardziej trwalszy, utrzymam Wam się jeszcze dłużej. Także są takie fajne triki. Zobaczcie, w ogóle nie ma śladu. Także trwałość pomadki, dziewczyny, można troszkę wzmocnić, poprawić i na pewno dobrać idealny kolor. Także dziewczyny, dbajcie o siebie, nie tylko od święta, ale na co dzień. Pielęgnujcie swoją kobiecość, swoją urodę i swoje wartości, które nosicie w sercu. Bo wtedy będziecie o wiele szczęśliwsze, radośniejsze, jak również otoczenie, w którym się znajdujecie. To wszystko, dziewczyny. Miłego dnia, cudownego dnia. Także bądźcie szczęśliwe. Do zobaczenia, pa!